Witam Was w kolejnym odcinku z Destiny 2 z naszej rodzinki zastępczej. Znowu mamy deszczowy dzień, niestety ta wiosna jest tak deszczowa, że masakra. Chyba w kolejnym już zrobię lato, bo mam dosyć. Zaraz dostaniemy kolejne dziecko, więc trzymamy kciuki za dziewczynkę, jak zwykle. Zresztą właśnie poszła malować, a Wolfgang tam ogarnia kuchnię. Tak, kuchnia ogarnięta. No, można włożyć do końca choracego. Franek już odrobił większość lekcji, trochę mu jeszcze zostało, więc teraz może się tym zająć, bo podniosła mu rozrywkę. A właściwie sam sobie podniósł. I co, nie możesz iść na górę? O, niemowlę. W ogóle nie włączałam sobie czasu. O. Chłopiec, no oczywiście, że chłopiec. Na J to może być... Chyba znam tylko dwa imiona polskie na J. Jan i Jerzy. Jest, jeszcze jest o Jeremiasz. Jarek. To może Jeremi. Może Jeremi bez Jeremiasz. O, Jeremi. Mam nadzieję, że dobrze napisałam. No tak. No tak. Już nie będę tego komentowała, nie? Ojej, potrzebujemy trzeciego kojca. Ojej, ojej, ojej. To co, wstawimy rodzicom do pokoju? Nie pośpią, ale cóż. No wiem, że ty chcesz spać. A Horacego obróżu kojca, potem się zajmiemy dzieckiem. Nowym. Jak tam, Nataszka? Spełniło ci się 10. dziecko. Ej, czy ja źle policzyłam? Czy to jeszcze się nie, po prostu nie zatrybiło? 2, 4, 6, 8. Tu ja źle coś policzyłam. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ej. Hym. Odrobiliście te lekcje? Jeszcze siedzę przy tych lekcjach. Ale już kończę się, nie wiem, bardzo. W ogóle czemu tu się zawiesiło? O, spełniło jej się. Ojej, spełniło jej się. Czemu ono właśnie? Właśnie. Nie bardzo. Kurczę, zapomniałam kodu. Chyba dobry wpisałam teraz. Tak. Okej, włóż go i... Go nakarmimy, bo na pewno jest głodny. Tak, karm Jeremiego. Znowu mamy pełną chatę. Patrzcie, mieć 20 wnucząt. Chyba ci coś boli, kobieto. Nigdy w życiu. Kogo ty tu malujesz? Adriana ty tu malujesz, ojej. Aha, bo on ostatnio... Tak, no pamiętam już wszystko. Myślałam, że malujesz... Eryka. No mniej z tym. Ty śpisz? No to śpi. A ty sobie patrzysz. Co to jest? Co to jest? Chodźcie, pobaw nowym klockiem. Patrz. Już nie mogę trafić. Pogłaszcz i ucz szczuczki. Idziesz z tym dzieckiem, idziesz. A ty? Szok. Okej. Okay. Aha, już ci przyszedł szok? Odrobiłeś lekcje wszystkie? Odrobiłeś, no brawo, nareszcie. Dobra, możesz sobie teraz grać w grę. Chociaż może, no, przydałby się psem zająć. Mógłbyś się z psem pobawić. Pogłasz go. Baw się. O, podrę po brzuchu. Szkoda, że małe dzieci nie mogą kąpać przez... Gdzie ty polazłeś znowu?
Masz tego małego? O, nie wiem. Obejmij go. I włóż do końca. Dobra. Natasza szczęśliwa, bo spełniło jej się pragnienie. Niech sobie maluje. Niech odpoczywa, jak Wolfgang jest w domu. Jak się ma mały? Całkiem już nieźle. Więc ja bym go obudziła. Ja bym go obudziła. Idziesz pod prysznic, spoko. Weźmiemy sobie to. No, jest mały Adrian i duży Adrian. Szkoda, że nie udało mi się zrobić takiego bardziej portretowego, jak oni tutaj mają, no ale wiecie. To są Simsy. To są Simsy, więc wiecie. Jak ci tam idzie? Bardzo ciężko ci to idzie. Możesz go też od razu wykąpać. Czemu oni chcą karcić dziecko, jak zrobi w pieluszkę? Trochę nie rozumiem tej logiki, szczerze powiedziawszy. No ale okej. W sumie ty nic nie robisz. To chodź. Co za występ. Super. Zmienij pieluszki. Włóż ją z powrotem do kojca. I mój drogi. Moja droga właściwie. Przygotuj mleko mądrości. Tak jest. Pokaż się, choracy. No, akurat coś zjesz. Tak, już tutaj opróżnij ładnie. A my się zajmiemy rozwojem naszego dziecka. Chodź, dostaniesz mleko mądrości. Może w końcu zmądrzejesz. Tamci mają lekcje odrobione, więc mogą sobie robić, co im się podoba. Ja tego nie komentuję. Zaraz cię uduszę, ok? Mały, wredny dzieciaczku. Co ty chcesz, pokojówko, w naszym ogrodzie? Super, po co ty znowu karmisz to dziecko, jak przed chwilą jadło? On nie potrzebuje zmiany pieluch. Ucz go mówić. Jak zwykle, jeden wielki chaos w tym domu. Myślałam, że będzie nam sobotę lżej, ale widzę, że jednak nie. Już idzie ojciec po ciebie. No. Zmienimy pieluszkę. O, proszę bardzo. I od razu lepiej dziecko. Na duszy. To włóż go z powrotem do końca. Ach, ogarnij się. Jak tam pies? Zwykle brudny. Pewnie go znowu nie uda mi się wykąpać, bo oni mają jakiś problem wieczny. Już umie mówić, no to ucz go chodzić. Nie ma co tracić czasu, bo już mam go dosyć, też chcę, żeby mi podrósł. No jest trochę brudny znowu, nie wiem czemu.
Trzeba go wykąpać. Ale dobra, niech się uczy. Póki działa mleko. A w ogóle co tam u naszej dzieci? O, troszkę byście coś zjedli. No nie? Bo wy śniadania nie jedliście. Zjedzcie sobie omlecika. Już jesteście w ogóle zmęczeni tacy? Ten już spać chce iść, no nie ma. Potem w nocy co będziecie robić, kurde? Wolgen się tam, moć się w wannie. A to dziecko jak tam? Dobra, jeszcze trochę się możesz pouczyć. Jaka ładna piżamka. Horacy ma urodziny już jutro. To ja nie wyłączałam im starzenia się. Ej, faktycznie nie włączyłam. Upsik. To w sumie dobrze. Nauczymy go szybciutko chodzić. Jeszcze korzystać z toalety i mam nadzieję, że się uda, że zdążymy. Spróbuję może na razie z toaletą, bo mi się chce siku. No dobra. Pyknie ci czy nie pyknie? A potem byś go wykąpała? Widzę, że bąbel wraca, czyli nic nie wyszło z naszej kąpieli. Jak zwykle. No trudno. Wolfgang, chodź coś zjedz. No trudno się mówi, żyje się dalej. Tutaj małego wykąpiemy, położymy spać. Wy też możecie zaraz iść spać, bo jesteście zmęczeni. Ale do swoich łóżek, jeśli łaska. Czyli ty tutaj. A ty tutaj. Ty się fajnie kąpiesz, zaraz cię mamusia położy spać. Jak tam twoja siostra? Chyba ma się dobrze. Chyba. O Jezu, jeszcze możesz tak dłużyć. Dobra. No to jazda, do końca. No i spać. I modlę się, żeby dziecko cię nie obudziło. Idziesz spać, no i dobra. Nataszka też już idzie się położyć. I Wolfgang do niej również zaraz dołączy. No dobrze, moi drodzy, to mamy nasze 10 dzieci. Natasz się spełniło się pragnienie. W sumie mamy 8 chłopców i 2 dziewczynki, więc no. No cóż. No cóż ja mogę zrobić? Taki los. O, tutaj mamy szachy, no. Brawo ja. No nieważne. Dziękuję wam za uwagę i do usłyszenia w kolejnych odcinkach. Pa, pa!